kosy. Oto mała wieś, na której będzie odbywała się seria. Adam, lat 25, młody rolnik, który posiada niewielkie gospodarstwo z hodowlą bydła i trzody chlewnej. Michał w roli kuzyna Adama, lat 16, zdane prawko kategorii T, czyli prawko na ciągnik, w wakacje przyjeżdża pomóc starszemu kuzynowi na gospodarstwie, między innymi przy żniwach. Damian, lat 20, w roli syna pana Mietka, czyli lokalnego kombajnisty, u którego Adam zawsze zamawia kombajn. Wiesiek, lat 42, sąsiad z Zapłotu. Pan Mieczysław, lat 67, jedyny kombajnista we wsi, prowadzi gospodarstwo razem z synem Damianem. Pan Mietek jest też dobrym kolegą Adama. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj niestety pada i obawiam się, że w żniwa może być mokro na polu z żytem. Z nowości to 30 została wyremontowana, tylko czekam na kabinę oraz wziąłem większą łąkę w dzierżawę, którą z panem Mietkiem będziemy dzisiaj kosić. Miasto lubi grzeszyć w ciemną noc i za dnia. Moje miasto nigdy nie śpi tak jak ty i ja. Cześć, to gdzie masz tą łąkę? Cześć, ja poprowadzę, bo wiem już, gdzie to jest. Ten co? Szczać poszedł? Co się tak gapisz? Robimy dalej. Kurde, a mogłem Perkinsa wziąć. Tam kabina luks, ale mi się zachciało ciapka po remoncie testować, no i cały zmokłem. W sumie pan Mietek ma gorzej. To ani ciągnik, ani kombajn kabiny nie ma. No nareszcie koniec. Ja składam zestaw i jadę do domu. Ja nie składam, bo nie ma co. Polnymi kawałek to na spokojnie. Ten se powoli pyrka tym MF-em. Na jego miejscu bym tą skrzynię zrobił, bo przy koszeniu narzekał, ale no nie będę się wtrącał. Ktoś dzwoni. Kurwa, z tymi telefonami jeba, mamy! Halo? Halo, Adum? No raczej, a o co chodzi? No bo ty nagrywasz na tej ataby, kuwa, jakieś chińskie bajeczki, to byś może przyjechał i bizona nagrał. Porządny kombajn. No dobra, to pakuję się w tego poloneza i jadę. Poloneza mam, żaden mi raz takim nie
handluje. Dobra, ja se wejdę do sklepu po wodę i zara jestem. Góra tutaj tańczy, ciągle coś wibruje. Polony zamam, choć mój kredens w domu bardziej wyoblony. Polony zamam, to nie pasa z szopy, pięć razy kręcony. Dobra, idę, wskoczę do niego. Jutro mogę przyjechać ci te pole koło domu wykosić. To akurat u ciebie trochę wyschnie, bo u mnie będzie musiało schnąć w stodole, bo chcę ten kawałek wykosić, żeby swoje mieć z głowy, bo usługi na całą wieś.